Nowy pterozaur z Niemiec. Skamieniałości składające się z niemal całego szkieletu zostały odkryte w miejscowości Wattendorf w Bawarii, w południowych Niemczech. Pterozaur ten żył w później już w piętrze Gimeryd. David Martyr wraz ze współpracownikami nazwali ten okaz Bala Enognat Małe Serii. Nazwa rodzajowa oznacza wielorybią szczękę, a nazwa gatunkowa honoruje Matthiasa Moisera, który niestety zmarł podczas pisania artykułu na temat Bala Enognata. Rozpiętość skrzydeł wynosi szacunkowy 1,17 m. To, co czyni go wyjątkowym, to to, że był to pterozaur filtrujący. Wiemy to na podstawie interesującej czaszki zwierzęcia. Link do artykułu na temat tego pterozaura znajdziecie w sekcji komentarzy.